Ej, właśnie zdobyłem prawko! Hej, ja będę następny! Hej, raczej wątpię! Dobra, do zobaczenia w trasie! Jestem gotów, jestem gotów, jestem gotów! Już nadchodzę, pani Puf! Jestem gotów, jestem gotów, jestem gotów, jestem gotów, jestem gotów! Jestem gotów. Ja nie jestem gotowa! Witam, pani Puf! Dziś jest dzień, w którym zdobędę moje prawo jazdy! Wkrótce się o tym przekonamy. Najpierw musisz... Muszę zdać egzamin ustny. Wierzę, że dziś odniosę sukcesywny sukces. Rozumiem. Dobrze. Numer jeden. Jak nazywamy przód łodzi? To dziób. A jak tył? Rufa. Numer trzy, bok to... Burta, port, kapitan, ster, kabina, galera, kil, 128. Zdałeś ustny egzamin. Też mi niespodzianka. Teraz czas kolejny raz przystąpić do części praktycznej egzaminu. Dobra, SpongeBob. Wsiadaj do łodzi. Do tej łodzi? Tej tutaj? To już ta godzina? Właź do łodzi, SpongeBob. Ależ tak, oczywiście. Teraz musisz tylko wjechać na tor. Dobrze, SpongeBob. Co najpierw robisz? 128? Nie. Nie. Na początek musisz włączyć silnik. SpongeBob, SpongeBob, spokojnie. To tylko łódź. To łódź, a? O, dobrze, tak. Co następnie robisz? Gazuję? Tak. Nie, nie, nie gazuj. Gazu? Nie, 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 nie gazuj. Dobrze, gazuj. Nie! Gazu, 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 gazu. Och, SpongeBob, czemu? Jeszcze żyjemy? Uważaj, zbliża się pierwszy zakręt. O nie, pierwszy zakręt. Proszę, powiedz, że wiesz, jak pokonać pierwszy zakręt. W lewo! O, ty! Doskonale, SpongeBob. Świetnie ci idzie. Niewiarygodne. Zrobiłeś największe postępy spośród wszystkich moich studentów. Masz jakiś sekret? Małe radio w głowie. O, a pod kapeluszem masz jakąś antenę. I ktoś inny gdzieś daleko stąd podaje ci odpowiedzi. Och tak, ale to byłoby oszustwo. Ja oszukuję, pani Puf. Tak, mój prymusie. Ja chyba oszukuję. Co, słodziutki? Myślę, że oszukuję. Puściłeś kierownicę. Pod kapeluszem mam antenę i ktoś inny podaje mi odpowiedzi. To prawda. Oszukuję, oszukuję, oszukuję. Że jak? Przepraszam, pani Puf, przepraszam. Kierownica, SpongeBob, kierownica. Oszust, jestem oszustem, oszustem. Nie, 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 wszystko w porządku, oszukuj. Nie, ja oszukuję, oszukuję. Przestań, SpongeBob, oszukuj w drugą stronę, nie w tę. Oszustem. W lewo, oszukuj w lewo, w lewo, w lewo.
SpongeBob. Czemu? Pani Puff, ja oszukiwałem. Maska? Jest. Antena? Jest. Zderzak? Jest. Śmieszny napis? Jest. Ciśnienie ubun! Jest! Kontrola pojazdu zakończona. Skalmar, razem tworzymy historię. Ten szczęśliwy klient dostanie dzisiaj pierwszą zrobioną przez nas krabopizzę. Super, możesz prowadzić. Nie mogę, wciąż jestem w szkole jazdy. Przestań, SpongeBob, to przecież tuż za rogiem. No, nie wiem, bo... Rób to, co robiłeś w szkole. Tak? Dobra. Nie, nie podpowiadaj. Wycofaj. Ha? Musisz cofnąć. Tak, muszę cofnąć. No cofaj! Dobra, dobra. Możesz wrzucić wsteczny SpongeBob? Wsteczny? Tak, tak, wsteczny bieg. No cofaj! Cała wstecz! Dawaj kierownicę, SpongeBob, dawaj kierownicę! Cała wstecz, cała wstecz! Cała wstecz. Cóż, wycofałeś. Ale wiesz co? Skończyła się benzyna. I wiesz co poza tym? Jesteśmy na jakimś pustkowiu. I wiesz co poza tym tym? Pizza zaraz nam wystygnie. Pizza nam wystygnie? A, pizza wystygnie, tylko nie pizza. Czy może być jeszcze gorzej? Zaglądamy do szkoły jazdy w bikini dolnym. Właśnie dziś jest dzień kolejnego egzaminu SpongeBoba, ale co ważniejsze, to ostatni egzamin w roku. I jeśli SpongeBob go nie zda, to oznacza kolejny nerwowy rok nauki jazdy! Co tym razem? Och, drobiazg, SpongeBob. Przejechałeś kolejnego przechodnia. To znów 20 punktów mniej. To ile dziś zdobyłem? Minus 228. A ile jeszcze minut potrwa test? Twój test się skończył. W takim razie zdążę i odrobię te punkty. O, SpongeBob, czekaj, nie zrozumiałeś. Ja... Uf, już za późno, SpongeBob. Okej, pani Puff, jaki wynik końcowy? 6. Wow! A ile punktów potrzebuję, żeby zdać? 6. 10. Ile? 60. Tyle musisz mieć, by zdać, a masz 6. Spokojnie, nie poddam się, pani Puff. Poza tym, to znaczy, że będę w pani klasie cały kolejny rok. Cóż, wpadnę we wtorek. Ja! Wkrótce zdobędę moje prawko i wystarczy na to tylko rok. Jeden rok, jeden super ekstra rok, jeden super legalny i ekstremalny, ekstra specjalny rok, jeden edukacyjny, super rotacyjny. Uch, Neptunie, kolejny rok z nim na skorupiaka. Brudnego skorupiaka. Muszę coś zrobić, by się uratować. O! Jest jedna droga wyjścia. Ostatni as z rękawa. Ekstra szansa! O czym pani piszczała? Ekstra szansa, SpongeBob! Ekstra szansa! O, już uczniowie, cisza, cisza! A teraz wyciągnijcie ołówki i kartki i zapiszcie pracę domową. Ale super! Nowa praca domowa! Każdy z was napisze esej o tym, czego nie robić na czerwonym świetle. Ale fajnie! Czego nie robić na czerwonym, a? Na nie mniej niż 800 słów! A! Słyszałeś? Na 800 słów! Tak, słyszałem! I to na jutro! Pamiętajcie, kochani, pracować ciężko i nie obijać się! Dobra, Gacuś, bez obijania się! Zaraz napiszę tu najlepszy esej wszechczasów. Jak większość esejów, ten też powstanie na papierze. Ale jeszcze ważniejszy od papieru jest ołówek.
ołówek tak ostry i ciemny, jak lubię. Dziwne. Im więcej cię używam, tym mniej cię mam. Nie wymarzyłbym piękniejszego dnia na esej. Okej, to zaczynamy. Czego? Nie? Wolno robić? Na czerwonym świetle. Ej, ale proste! Napisał SpongeBob. Ha! Ha! To esej jak złoto. Zatem, ołówku, przygotuj się do pisania, bo właśnie zaczynamy. Czego nie wolno robić na czerwonym świetle? Autor SpongeBob Kanciastoporty. To trudniejsze niż myślałem. No chodź, SpongeBob! To powinno być niezgodne z prawem. Pisać esej w taki cudny, pełen wrażeń słoneczny dzień. O. Ale ja się nie poddam, bo z tym ołówkiem i pisząc ten esej zbliżę się o kruczek do mojego prawa jazdy. No właśnie. Nie widzę żadnych problemów. Przecież mam jeszcze czas. Mamy dopiero szóstą. Dobrze, dobrze, zaczynam. Zaczynam. Już! Już wiem, muszę tylko trochę rozruszać gąbczaste mięśnie. Czas na małą gimnastykę. Hip hop, hip hop, hip hop, hip hop. Hip hop, hip hop, hip hop, hip hop. Hip hop, hip hop, hip hop, hip hop. Teraz czuję przypływ nowych sił. Czemu nie napisałeś eseju? Nie marnuj czasu! Gdzie jest mój esej? O, tutaj jesteś. Ha, ha, ha. Chyba się zdrzemnąłem. Gdzie skończyłem? Aż się boję spojrzeć na zegar. O, już dochodzi dziewiąta! Kurs jest za 5 minut! Jak mam napisać esej w 5 minut? Skąd mam wiedzieć, czego nie robić na czerwonym świetle? Nie karmić ślimaka na czerwonym świetle! I nie robić kanapek, zapalać świeczek i popijać wody, i dzwonić do kumpli, i ćwiczyć ciosów karate, i zagadywać listonosza, ani zasypiać! Pani Puf! Pani Puf! Skończyłem! Mam 800 słów! Skończyłem! Oto jest! Pani Puf? Gdzie oni się podzieli? O, tu jesteś, SpongeBob. Proszę bardzo, pani Puf, 800 słów. Wszystko, czego nie robić na czerwonym świetle. Przepraszam, SpongeBob. Próbowałam zadzwonić. Muszę wyjechać na zlot instruktorów. A co z moim esejem? Zrezygnowałam z tej pracy domowej. Lepiej będzie, jak sprawdzimy to w praktyce. W przyszłym tygodniu. Nauczanie daje satysfakcję i przyjemność. Nie mogę się już doczekać następnego kursanta. Czołem, pani Puf! Jestem przygotowany do egzaminu z jazdy. Pani Puf, wszystko okej? Nie, mów, tylko jedź. Natychmiast zawróć tę łódź! W tej chwili! Już się robi! Spoko, pani Puf! Panuje nad tym! Za chwilę! Wielki bzik 3, 3D! Stary, zapodawaj okulary! Zaraz będą puszczać film w 3D! Jasne, już się robi. Uciekaj! I tak cię dopadnę! Jestem twoim koszmarem! Chyba sam rozumiesz, że znów oblewasz egzamin z jazdy.
Ale pani Puch... Żadnych ale! Dość! Oblewasz to już po raz enty. Zaczynam myśleć, że jesteś po prostu... nienauczalny. Już! Złaź mi z widoku. Przepraszam, pani Puch! Jest! Jest! I jest! Niesamowite! Jeszcze jedna rzecz i to najprostsza ze wszystkich. SpongeBob, teraz tylko musisz bezpiecznie zaparkować pojazd. Skup się na drodze, poza drogą nic nie ma. Skup się na drodze, poza drogą nic nie ma. Koniec drogi. Skup się na drodze. O, drodze? Gdzie się podziała droga? Spokojnie, dziecko. Słuchaj, musisz teraz tylko zatrzymać ten pojazd. Skup się na drodze, poza drogą nic nie ma. Zatrzymaj łódź! Skup się na drodze! Nie, nie jedź tam! SpongeBob! Przez chwilę było gorąco, ale znów jestem na drodze i chętnie się na niej skupię. Tylko, że... to nie jest pusta droga. To 10-pasmowa międzynarodowa autostrada. 10-narodowa co? Spokojnie, SpongeBob. SpongeBob? SpongeBob? SpongeBob! Zapomniałeś mantrę. Nie! Skup się na drodze. Poza drogą nic nie... Drogi to ja w ogóle nie widzę. SpongeBob! Daj to, opuść kierownicę! O rety, on kompletnie zbaraniał! Paleczki! Lekkomyślność. Nie cierpię lekkomyślności. Proszę się zatrzymać! Pani Puff, proszę oddać mi ręce. Powiedziałem zatrzymać wód! Przepraszam, panie władzo, już hamuję! Pięknie, trafił się pirat. Zatrzymaj się, SpongeBob, i to szybko! Jednokierunkowa. Dobrze! Gratuluję, dostanie pani prawo jazdy. No w sumie w długich spodniach do egzaminu jeszcze nie podchodziłem. Spróbuję. I to jest prawdziwy facet. Proszę zaparkować równolegle. Powoli, powoli. Odrobinę szybciej. W spodniach to całkiem inna rozmowa. Miałem ochotę pana oblać i wezwać policję. Ale nosi pan długie spodnie, a mnie krew napłynęła do mózgu. Więc proszę, prawko. Nareszcie zdobyłem upragnione prawko. Zabijcie gwoździami drzwi i okna, jeśli wam życie miłe. Bardzo chętnie. I sam się do pracy przywiozę. Chwila, chwila. Na to nie ma zgody. W krótkich portach na pewno nie. Nie wiem, o co w tym chodziło, ale dobrze, że minęło. Ka w bikini dolnym. Przywiozłeś mnie pod więzienie. Dobra, trudno. Wszędzie lepiej niż w tej łódce z tobą. Telefon. Co się tak gapisz? Gaz do dechy! Pan jest moim nowym instruktorem jazdy? Uczę się jeździć, tak? To ja. Fotogeniczność mam po matce, co nie?
Tak, ładnie wyszedłeś. A ja jestem twoim instruktorem. Super! Puszczę muzyczkę, będzie milej. Ostatni dni. Lepkie płetwy. Bardzo niebezpieczny przestępca właśnie zbiegł z więzienia. Radyjko, też ładnie nastawiasz. A teraz zdepnij gaz do dechy, dzieciaku! Stać! SpongeBob! Wracaj! Nie wierzę, że to powiedziałam. Lepkie płetwy, gdzie jesteś? Aż tak się spóźniłem? Niech pan jedzie za gąbką. Nie jesteś lepkie płetwy. A ty księciem z bajki! Dawaj do dechy! Naturalnie. Już się robi do usług, jasne. Dziurawiec! Gliny nas gonią! Zgub ten ogon! Myślałem, że to jest modne. Widocznie nie. Nie ten ogon! Ogon z gliniarzy! Jedź jak wariat! O, to akurat umiem! Wow! Koleś kieruje jak świr! Kto go w ogóle uczył? Dobrze, dzidziu? Moje pranie! Doprawdy, a jak nasz automobil? Miód malina! Miód malina robisz w miazgę! Zobaczmy, co dziś w tarcie! Poczęstuję się! Ty też! Przepraszamy! Jestem w trakcie lekcji jazdy! Uważaj, szalony! Jedziesz pod prąd! Zawróć tę łajbę! Się robi! Już zawracam! Jest pan świetnym nauczycielem. Co teraz? Jedź dalej z nurtem. Kierunkowa. Jak jeździsz, baranie? Nie chciałem! Spokojnie, SpongeBob. Dobrze, pani Puff. Nic nie łagodzi skołatanych nerwów lepiej niż bańki. Żadnych baniek w czasie jazdy. No i jak mi poszło? Wysiadka! Nigdy nie dostaniesz prawa jazdy! Nigdy! Nigdy! Nigdy nie zdam egzaminu. Nie zdobędę prawka? Nie zaznam rozkoszy kierowania łodzią? Siłka! Co nie? To turbobryka. 390 morskich koni mechanicznych. 200 na liczniku. Oboje mamy super parę. Piękna ta twoja łódź, Larry. O, siemanko, młody. Idealna pogoda na mycie łodzi. Co nie? Jeju. Może nie powinienem wkładać shortów w perły. Aby wprawić bańkę w ruch, trzeba pompować nóżkami. O tak, hop, 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 hop. Będzie dobrze. Ściana. Au! Au! Au!
Udało się. Pani Puf, jest pani gotowa. Naprawdę? Oczywiście. Musi pani tylko zdać test końcowy. O, tam. Nóżki stabilnie. Jest okej. Hello? Wiesz co? Kierowanie bańką łodzią jest całkiem fajne. Może dam radę? O nie, pani Puf! Wjazd na autostradę. Mieliśmy tutaj nie wjeżdżać. Uwaga! Spokojnie, spokojnie! O nie, a jak to lecą do powierzchni? Mam baniek, zabieraj mi to stąd! Proszę się nie denerwować. Kłopot rzeczywiście wywołały bańki, ale i bańki nas uratowały. I tak nam się umyło. Łapie pani, umyło, bydło, bańki. Ha! Zabieram. Bańkołodzie są niewytrzymałe i odtąd więc niedozwolone. Przesiadać się, ludzie, do zwykłych łódek! No i nie ma rady. Jednak znów muszę wrócić na kurs jazdy do pani. Będę jutro w klasie. La 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 la. O, radości.